Dzień dobry w kolejnym naszym dniu na Filipinach. Słuchajcie, powoli nasza podróż tutaj w Bayawan i okolicach dobiega końca. Jedziemy do Dawin, takiego turystycznego miejsca niedaleko Dumaguete. Jeśli chodzi o ten hotel, w którym jesteśmy, ogólnie mógłbym go polecić, ale dwie rzeczy są takie nie na miejscu. Jedno to, że cena jest taka sama jak bez remontu, a jak słyszycie, ale remontują, więc cały czas słyszycie, jak działają piły i jest ogólnie głośno. No i druga rzecz, dzisiaj jesteśmy bez śniadania, ponieważ zostawiliśmy przed pokojem chlebek i jajeczka, które nam zjadły prawdopodobnie psy w nocy, bo rano jak się obudziliśmy, już ich nie mieliśmy. Więc ostatnie spojrzenie na Camayan i ten hotelik tutaj. Tu jesteśmy na plaży, on jest bezpośrednio przy plaży. I na basenik, który jest tutaj. A jeszcze tak w ogóle to nasz syn zgubił okulary pływackie. Podejrzewam, że ktoś zawinął. O, i tutaj jest zjeżdżalnia. I cały ten. No my zabieramy familię całą, czyli rodziców Jerlin na wakacje. Teraz do Dawin, później lecimy na Siargao. I tam będziemy coś kręcić, pokażemy wam, jak to wygląda. Czas się pożegnać. Jedziemy do samochodu. Czas Dawin i siłownia w Dawin. To jest nasz plan na teraz. Ok, we go! Gang! Pas, pas! Tak, pas, pas to jest jala jala. Szybko, szybko. What are you doing there? I'm washing. You washing? Okay. A trzeba się jeszcze rozliczyć i zapłacić. Nie wiem ile za ten pokój. Czekajcie, zapytam się. Baby, how much is per this room for night? 2000. Około 200-250 zł za noc. Ale macie oczywiście w gratisie trzy psy, które proszą o jedzenie. No i głośno, bo remontują właśnie. A tak poza tym to wszystko miło. W hotelu. Zrobię, pokażę wam nasze pokoje. Jeden pokój jest czteroosobowy. I hotelik jest nad samą plażą. I od razu wam mogę powiedzieć, że bukując przez Booking, cena jest prawie dwa razy droższa niż jakbyście przyjechali tutaj i zarezerwowali pokój od razu. O, tak to wygląda. A to jest pokoik czteroosobowy. Dzień dobry. Enough space? Yeah. Or more, you need more bed? How many bed you need for the night? One or two? Nice. Joking. I will check the CR. Oh. It's nice? Okay. It's hot water, have. It's okay. You like it, Matt? Podoba ci się pokój? Ah, you want to eat? Okay. Oh, have the fridge. Baby, put everything to fridge. A jak to wygląda na zewnątrz? Na zewnątrz no to tak jak zwykle. Dojazd jest trudny. W jedną stronę, w drugą stronę. O, name test. Bucky Divers Beach Resort. We don't have the floor checking. I guess, yeah. Nie mamy pokoju u nas, lodówki u nas w pokoju. Idziemy, pokażę wam pozostałą część hotelu i nasz pokój. Jest trochę oddalony, ale też jest basenik. Mały to mały. Ja lubię tutaj baseny, bo jak są baseny, to są zawsze takie w miarę głębokie, 1,80 m. Takie, że można skakać na główkę. A nasz pokój się mieści w głównym tutaj. O, tak to tutaj wygląda. Chyba jakiś zestaw do karaoke mamy. O, jest basenik i morze od razu. I restauracja. Mam nadzieję, że będzie można coś zjeść w tej restauracji. I teraz pokażę wam te pokój nasz. Dostaliśmy w ogóle, to jest problem, musimy wszędzie się
zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy, bo wszędzie nas rozpoznali. Zanim się zaczekowaliśmy w pokoju, to jeszcze najpierw zrobili sobie z nami zdjęcie. Więc nie możemy się tak byle jak zachowywać, czy jakiś standard trzymać. A to nasz pokój. Dostaliśmy lepszy pokój. Nie wiem dlaczego, ale pani powiedziała, że dostaliśmy lepszy pokój. Klimatyzacja jest przy... I pokój, łazienka. Tak, tutaj fajnie wygląda. Wystarczy. A z pokoju mamy widok na taki tarasik. Ogólnodostępny ogólnie. Jeszcze pójdziemy, pokażę z góry, jak to wygląda. Jeśli chodzi o ceny tego hotelu, no to około 2800 peso za dobę, za pokój dwuosobowy, czy jakieś 220 zł. Darwin, no to jest takie miejsce stricte turystyczne, prawda? Z plażą, plaża może nie jest najładniejsza, no taka wulkaniczny ten piasek, ciemny jest. Z widokiem na wyspę Cebu. Ja dobrze mówię, Cebu? Chyba Cebu. Ale ja zawsze wybieram sobie hotele z basenem. Widać, że tam jest płytko i tutaj idzie głęboko. Zaraz wejdziemy sobie, popływamy, zobaczymy jak to wygląda. Czy to jest dużo, czy mało? 2800, 240 zł, 30 za dobę. No takie są ceny w tej chwili. Jeśli chcesz znaleźć hotel z basenem, to za mniej niż 200 zł ciężko znaleźć. Jeszcze do tego ci doliczą podatki, no i tak to może wychodzić. Matt jest chory, dzisiaj miał temperaturę z rana, wczoraj też 38, więc nie wiem, czy dzisiaj wejdzie do basenu, ale cały czas jakieś takie przeziębienie, byle to się nie zamieniło w jakieś tam zapalenie płuc. Dobry! Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jesteśmy w Darwin i zamierzałem przetestować dwie siłownie. Jedziemy w tej chwili na pierwszą siłownię. Są bardzo dziwnie pootwierane te siłownie, bo od 7 rano do 12 jest ta siłownia, na którą jedziemy, a kolejna w ogóle jest otwarta i potem dopiero od 14 do 7 wieczorem, a kolejna jest otwarta od 7 rano do 10 rano i potem dopiero od 15 do 7 albo 8 wieczorem. 19 do 20. Bardzo dziwnie, może dlatego, że jest bardzo gorąco na Filipinach, ale jedziemy dzisiaj do jednej siłowni, a jutro do drugiej. Jest z nami Jerlin i Matt. Matt still feels sick, don't want eat, make bebe, ble, dobra, nie będziemy mówić. Jest dalej chory, ale zabieramy go, bo nie ma się nim kto opiekować w hotelu. To Darwin like Darwin, no, nothing special for me. Plaże jak wszędzie tak naprawdę na Filipinach. Przetestujemy siłownię, muszę dzisiaj zrobić klatkę, trening klatki, tak? Albo plecy, ale zobaczymy jaka będzie siłownia. I tak, siłownia jest troszeczkę w górach, prawda? Jedziemy taką drogą, a się nazywa, to wam później powiem jak się nazywa siłownia. Wyspałem się, więc lepiej gadam. Tak, baby? I sleep good and I talk better. Yeah. Yeah, okay. Po lewej stronie, dobra, widzimy, no poczekajcie, macie tutaj siłownię, po tej lewej stronie, tak to wygląda, ta siłownia, no i chyba sobie tutaj staniemy gdzieś tak w cieniu. Jesz Fitness, mam nadzieję, że jest otwarta. Idziemy do środka, widzę jakieś chicks biegają, yes, baby, chicks walking on the gym, idziemy. Ja właśnie skończyłem trening, wyglądam jak gówno, ale siłownia bardzo fajna. Chyba najgorsze co jest, to ten gryf, bo nawet nie ma 20 kilo. Pokażę wam jakie tu mają sprzęty. Tu jest część taka bardziej na nogi.
mają na przywodziciela odwodziciele, na triceps, hamerek, suwnica na nogi. Tu mam ławeczkę, dwa hamerki fajne na incline i decline. Mamy rozpiętki i tył barków. Jest też, są plecy. I macie też drugą część, taką bardziej crossfitową, gdzie możecie sobie potrenować. Będzie, no tu mamy trochę sprzętu do crossfitu, rowerki, bieżnie, schody, tego co chciałbym mieć w domu. Na przykład jakieś takie dziwne firmy te bieżnie. A taką jak mam w domu, mam się bieżnię manualną, bardzo fajny sprzęt. Bramę w miarę nową i woreczek. Ogólnie jestem bardzo zmęczony, ale siłownia jedna z lepszych, na których trenowałem, tylko że jest strasznie dużo much. Jest tak gorąco, że się wytrzymać nie da. Na dzisiaj to wystarczy, jutro pojedziemy na drugą siłownię. Tamta podobno ma klimatyzację, ale nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęcia, jaki mają sprzęt, więc opowiem wam jutro o tym, dobra? Plaża nam zniknęła w Darwin, bo mamy wysoki poziom wody teraz, przypływ jest. Zobaczcie sobie. A to naszych fotelik. Ale coś jest nie tak z tą wodą w basenie. Słuchajcie, słuchajcie, powiedzcie mi, jeśli wchodzimy do basenu i woda od razu szczypie bardzo mocno, więcej niż zasolenie, to mi się wydaje, że po prostu ma za dużo chloru. Tak dużo się boję tam wpuszczać mata, wiecie? Miałem taki przypadek kiedyś, ale idziemy sobie na plaży w Darwin, trochę zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Ale jest wysoki przepływ i mat się raczej nie pokąpie. O, the windy. Give him a hand, Mati. Tam za tą łodzią pierwszą macie Apple Island. Ogólnie Darwin jest takim, wiecie, miejscem, gdzie głównie ludzie nurkują. Jak nie nurkujesz, to nie masz co tutaj robić zbytnio. Mały problem, bo Jerlin poszła zamówić piwo, ja usiadłem przy stoliku w restauracji i kazali jej zapłacić za to, że siedzimy przy stoliku. Popatrzcie się. O, taki stolik. 12 zł. Tak, 12 zł, żeby siedzieć przy stoliku. Ja rozumiem, że tak jak tam przykładowo państwo przychodzą z własnym jedzeniem. I to już nie pierwszy raz na Filipinach. Taki jest tutaj standard. Uważajcie, bo wchodzicie do restauracji, płacicie na przykład za jedzenie i piwo i musicie jeszcze za stolik zapłacić, albo siedzicie na piasku. To jest bajer, prawda? Wyobraźcie sobie. Po prostu tragedia. Ja się nie dziwię, że nie mają tutaj pieniędzy i klientów, bo nie potrafią klientów obsługiwać. Ale to taki styl jest na Filipinach i z tym nic nie poradzimy, prawda? Trzeba się do tego przyzwyczaić. Tylko żebym wolał pójść do sklepu, jeśli mam płacić za stolik, to mogę sobie pójść do spożywczego i kupić tańsze piwo o połowę i wtedy za stolik mogę zapłacić, żeby przy nim siedzieć, prawda? I to jest takie trochę smutne, że mają jeden czy dwa stoliki pełne tylko dlatego, że ludzie przynieśli własny prowiant, własny alkohol i by zapłacili za dwa stoliki. Ale dobra, czekamy na moje piwko. 12 zł to nie majątek przecież. Ja pierdolę, jeszcze każą za wejście na plażę publiczną zapłacić 3 zł, tam 2,50 za osobę dorosłą i 80 groszy za dziecko. Za to, że przechodziliśmy plażą. No po prostu absurd, totalny absurd. Szkoda, że ten właścicielem jest Filipińczyk, bo jakby był obcokrajowy, to bym powiedział mu, co myślę. Ale pewnie dlatego jest taka płatność za Uzi's Beach. Not recommended. You have entrance fee, including parking space, toilet, shower, grill, main. But I don't want entrance fee. Bym mógł zrozumieć za entrance fee, gdyby
był basen, to bym wtedy zrozumiał. Entrance fee, okej, okay, chcę skorzystać z basenu i tak dalej, ale... Okej, okay, mają gdzieś prysznic. Jest prysznic? Czekajcie. Ty, jest prysznic. To chyba za to płacicie. Tylko, że ja przyszedłem na piwo, a nie po to, żeby skorzystać z prysznica. O! Działa! Wow! No okej. Okay. A ja chciałem się tylko piwa napić. A teraz mogę z prysznica wziąć. Mydła nie wziąłem. Nie ma mydła. I hope so, Jerry, you have the San Miguel apple, not lemon. Where's your apple? Oh, thank you, Ate. It's the tip. It's the tip, baby. Yes, about the tip. No, you know, for... Na zdrowie, chłopaki. mój soczek 3%. Favorite beer, San Miguel apple. Polecam. Ogólnie Darwin bardzo dobre miejsce na spacery i nurkowanie. Nie mieliśmy okazji nurkować, a spacery tutaj czy w okolicach Bajałan, Kamajan takie same. Plaża jak plaża, czarna, wulkaniczna, nie jak na Boracay czy w Tajlandii. Ale jest okej. Okay. Problem w tym, że tutaj nie ma za dużo restauracji. Jedna restauracja kurczę na 2 km plaży, gdzie to jest podobno turystyczna miejscowość. Pewnie tam w głąb gdzieś, albo hotelowe to są, no ale nie doszliśmy tam, bo strasznie wieje i piasek nam w oczy leciał. O, mat biegnie. Wracamy powoli do hotelu, zjemy coś w hotelu. Słuchajcie, zamówiliśmy właśnie sobie obiadek, taki mini obiadek. Chicken curry with rice and for mat french fries, but with normal potato, look, it's handmade. And nie wiem, czy pamiętacie, w Alicja Cafe na górze było chicken curry, but z kośćmi, a to jest bez, jest 10 razy lepsze. To muszę polecić tutaj, kucharz tutaj jest dużo, dużo lepszy. And it's really delicious. I ask about little more spicy, and it's perfect spicy. Kurde, nie wiem czy po angielsku, czy po polsku gadam, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Jest trochę ostre i jest bardzo, bardzo dobre. Zobaczcie sobie. Jest dobrze, tak? Can I try a little? Yes, baby. Bon appetit. Little. Oh. Matt, it's good french fries. Dobre frytki? Mm? Z keczupem? Dobra. Życzę wam miłego dnia. Jutro jedziemy. Mamy plan, że... Jedziemy do Cebu, zwiedzić jeden wodospad. Mieliśmy jechać do Kołasan, ale nie pojedziemy, bo ze względu na Mata, Lili i rodziców Jerry, tam jest troszeczkę chodzenia i bardziej niebezpiecznie niż pojedziemy do Mantayupan. Ale zrobimy sobie nocleg najpierw w Mualboal. Takie miałem małe miasteczko na Cebu. Małe, jedno z większych, ale byliśmy tam i jest w miarę okej. Tak sobie myślę i myślę i wydaje mi się, że Filipińczycy albo obcokrajowcy na Filipinach mają bardzo duże problemy z tworzeniem biznesplanu. Dlaczego? Na przykład jesteśmy teraz w hotelu z basenem, bardzo fajny hotel. Cena za noc, nie wiem, 2,5-3 tysiące peso, ale jesteśmy sami. Mają co najmniej 10 pokoi, jak nie 12 do wynajęcia. I my jesteśmy sami i właściciel i 8 osób obsługi. Nie wiem, czy my mamy takiego pecha, i przejeżdżamy, gdzie jest low season na Filipiny, czy o co chodzi, ale poszliśmy dzisiaj na siłownię i siłownia, kurczę, no bardzo duża, znaczy bardzo no duża, prawda? Sprzętu full, 4 osoby. No po prostu, jak ma biznes się kręcić, jak nie ma ludzi, nie ma klientów. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Wiadomo, że na Filipinach jest dużo mniej turystów niż w Tajlandii, ale na przykład restauracja na siłowni zamknięta. No bo no jeśli nie ma klientów, nikt nie korzysta z restauracji, to po co restauracja? Wydaje mi się, że dużo osób myśli, o zrobię sobie to, biznes plan, hotel, coś tam, siłownie na Filipinach. Buduje to, a potem jest klapa i bankrutuje albo ledwo ciągnie koniec z końcem. Wiadomo, jeśli jest nastawiona turystów, a na Filipinach jest tak mało turystów,
przy słabej reklamie, no to jest małe obłożenie. Ale to widać na każdym kroku, że parę dni temu byliśmy w Kamajanie. Słuchajcie, no poza weekendami tylko my byliśmy w hotelu. Kucharz nie działał, restauracja nie działała. No bo jeden pokój na 10 do wynajęcia, no to po co? Ledwo śniadanie robią. Słabo zaprojektowany biznes na mojej oko. Cześć, w nowym dniu. O, Mati. Cześć, w nowym dniu, guys. Musieliśmy zmienić troszeczkę plany. Miałem plan jechać rano na siłownię, ale napisał do mnie jeden z właścicieli domu w Domagete, 2000 metrów kwadratowych działki i dosyć duży dom z basenem. Za cenę 10 milionów idziemy go obejrzeć właśnie, a później już nie będzie czasu na siłownię i będziemy jechać w stronę Cebu. Mamy hotel i Moal Boal. Tak, żeby pojechać jakiś wodospad zobaczyć, nagrać dla was. Do Kałasem nie pojedziemy, no, ze względów takich, jak mówiłem wcześniej. Ale pojedziemy do wodospadu, do pierwszego wodospadu, na którego zabrałem Jerlin. Jeszcze przed ślubem, w ogóle pierwszy raz jak się poznaliśmy, to chciałem tam pojechać i była moim przewodnikiem. Yes, Mantayupan Falls? Yeah. To będzie tu jutro. Dzisiaj jedziemy tylko do Moal Boal i tam się pewnie będziemy chillować. Już się wyczekowaliśmy z hotelu i teraz jedziemy na spotkanie z właścicielem działki, żeby ją obejrzeć. Widzimy się na miejscu. Słuchajcie, jesteśmy bardzo blisko, już przejechaliśmy Walencję. Teraz zjeżdżamy drogą w dół. Jest to fajne miejsce, bo są dwa wodospady, jest forest camp, jest co robić ogólnie dookoła. I nie ma za dużo korków. Ale tutaj, o, mamy tutaj ciężaróweczkę, która nas goni. Musimy skręcić zaraz w lewo. Za 200 metrów. O, 200 metrów. O, it's here. There. Muszę zawrócić, tak wam powiem. Bo przejechaliśmy. Na Google Mapie było troszeczkę to inaczej wyglądało. Teraz już trochę inaczej to wygląda. Na Google Mapie tego domu nie było. I tu było to całkowicie inaczej pomalowane. Oh no. Co o no? It's Filipino style. Baby. Small road. This road is including? No. I think so. Yes. What's it? Baby, it's sold out already. Really? Yeah, I can say hi, maybe she recognizes you. What? Sold out already? Yeah. It's already sold out. You can ask the what the price sold out. Okay, I will ask. Hi doggy. Hi ate. Na sold out na di ay. Pila inyo na baligya? 15 Jude. This one already sold out. Słuchajcie. Tutaj o ten pan, mogę wam pokazać go. Nas okłamał. Cheater, cheater. Okay, we go to ferry. Jedziemy na prom, nic się nie stało, nie zobaczyliśmy domu, nie ma problemu. Ale jak widać na załączonym obrazku, 2000 metrów za 15 milionów to jest normalna cena chyba tutaj. Tutaj mieliśmy 1500 metrów, ale mniejszy domek za 7,5 miliona, czyli ludzie kupują tutaj cały czas działki. I to tak wcale nie wygląda. Trzeba mieć te pół miliona złotych, jakieś 7-8 milionów, żeby kupić 1000 metrów kwadratowych. Dobra, jedziemy na prom. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Guys, kto chce świnkę z ulicy? Ready to eat. Gotowa do zjedzenia. Mr. D. Lechon. He just cook. Very nice. Jak chcecie świneczkę z ulicy, tam jedna osoba odgania muchy, druga kroi. Widać, że świnka upieczona chyba dzisiaj. Całą noc piekli, bo mamy 9 rano. Bardzo ładnie. Jerlin poszła mi kupić do Mercury Drugs lekarstwo, które nikt nie chciał mi przepisać w Polsce. I to nie był testosteron, tylko izotonik na moje te pryski. W Polsce to wiesz, trzeba iść do jednego lekarza, do drugiego, zrobić sobie badania. I jak badania są dobre, to dopiero pójść jeszcze raz do lekarza, żeby dał ci receptę. A tutaj idziesz, prosisz i zaraz zobaczymy, czy jej sprzedadzą. Ale z doświadczenia wiem, że wszystkie rzeczy sprzedają tam bez recepty. Recepty wypisują na kolanie. Tak samo jak w Tajlandii w ogóle. No to jest bardzo dobre w tych krajach, bo nie musisz płacić dodatkowo za lekarza i za receptę.
A recepty online w Polsce działają jak działają. Na wszystkie groźniejsze, ważniejsze rzeczy nie dostaniesz recepty. O, karetka jedzie. No, jesteśmy blisko promu, zaraz się będziemy przeprawiać. Pod prom, czekamy teraz na prom. Oczywiście wszędzie bardzo, bardzo małe miejsca. Tam się kupuje w tym budynku, co widzicie, bilety. Podejrzewam, że jakieś 1500 peso zapłacimy za samochód i całą naszą familię. Ale musimy czekać, aż prom się opróżni i podpłynie nowy. Zobaczymy, czy będziemy wjeżdżać tyłem, czy przodem. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale mimo, że mamy 3 osoby więcej w samochodzie, to zapłaciliśmy 30 peso mniej, czyli 1030 peso. Zobaczymy, czy to się zmieni. Może Jelin coś zapłaciła mniej, ale jesteśmy trochę zdziwieni. Może płaci się tylko i wyłącznie za samochód i ilość miejsc w samochodzie, jak jest 7-osobowy. No, filipiński standard. A prom jest ten sam, firma ta sama, Mayo Shipping. I czekamy teraz, aż się załadują. Patrzcie się, wszyscy wjeżdżają tyłem. Jak ktoś nie umie jeździć tyłem samochodem, no to będzie miał problem. Ale ładnie tutaj pomagają, więc wszystko bez problemu idzie, tylko nie można się śpieszyć. A tutaj to nie jest wskazane, naprawdę. A i macie jeszcze tutaj plażę bardzo ładną. Brudną to brudną, ale jest. Fale lekkie. Pogoda nie zachwyca, ale jest 30 stopni, więc jest fajnie. Bo jesteśmy na promie. Nasz samochód już siedzi, ale tym razem z rodziną. I zaraz będzie pełny, będziemy lecieć. A ja nie wziąłem okularów, będę kurczę z zamkniętymi oczami chodził. Ale dobra. Jesteśmy gdzieś w połowie stawki. Dojechaliśmy do Moal Boal. Robimy małe zakupy. I o dziwo nikt nas nie rozpoznaje. Jelin poszła kupić jakieś owoce. A i w ogóle dla tych, co palą, a przynajmniej podgrzewają, to już można kupić bez problemu w 7-Eleven Hits i Terre od Aikosa. Niepotrzebnie brałem tyle paczek z Polski, bo są nawet tańsze. 154 peso za Terrea. Za jedną paczkę to jakieś 12 zł, a nie 15. I co? A no i w Moal Boal macie Jollibee, macie McDonalda. Ogólnie drogi na Cebu są tragiczne w porównaniu do Negros. To jest chyba główny powód, dlaczego szukamy działki do zakupu na Negros, a nie na Cebu. Wszystko rozkopane tutaj i nawet jak to zrobią, to dalej będą drogi. A Jelin właśnie tam jest i poczekajcie, otworzę szybę. I coś tam kupuje. Chciałem jakieś pomarańcze zjeść. O, kupiła pomarańcze. Super. O, i ktoś ją dorwał. I chce sobie zdjęcie zrobić. Ktoś ją dorwał, ale widziałem, sprawdzali wcześniej, czy to na pewno ona, czy to na pewno ona. Będzie fotka? Będzie fotka, bardzo ładnie. Przy mnie się wstydzą. No dobrze, mamy 2 km do resorciku. Potem może jakąś siłownię uskutecznimy tutaj w Moal Boal. Widziałem, że jedna jest taka jakaś w miarę. Guys, właśnie dojechaliśmy do naszego Garden Village Resort. Ostatni raz tutaj byliśmy, jak byliśmy w... Zobaczcie sobie, taki ładny... Tutaj mają basenik. Mają restaurację, tam drugą restaurację. I pokażę wam pokoik. Mamy 2 pokoiki. To jest pierwszy nasz, z takim małym tutaj stolikiem. Taki bardzo mały pokój. Idealny na IJ. Tak? Klimatyzacja, pokój, wentylator. Poczekaj, nie mogę cię nagrywać. Czekaj, no. It's not allowed. I zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. O. Tak. Prysznic jest. Ogólnie pamiętam to bardzo fajnie. W COVID tylko był problem taki, że restauracja była wszystko pozamykana. Ale jeśli chodzi o Moal Boal, no to 120-130 zł za pokój z klimatyzacją, basenem.
Tak jak wszędzie mniej więcej podobne ceny są. Nie wiem, czy ze śniadaniem w tym przypadku. Chyba nie jest problem, że jest nie bez śniadania, czy ze śniadaniem. Pójdziesz na miasto, za 15 zł zjesz śniadanie. Dobre. Oki. Trzeba się rozpakować i odpocząć. Jutro jedziemy do Cebu City, Lapu-Lapu dokładnie. Słuchajcie, nawet są szlafroki w zestawie. To jest, jestem w szoku. W tak tanim pokoju mamy suszarkę. Jest suszarka. Podgrzewacz wody. Łazienka, bardzo ładna. Lodówka, czajnik. No jak dla mnie to pierwsza klasa. Telewizor jest. Internet jest tutaj. Po prostu jak na taki bardzo mały pokoik. Problem może jest taki, że ciężko rozłożyć dużą walizkę, prawda? Bo jak rozłożysz dużą walizkę, to nie masz gdzie usiąść. Gdzie przejść nawet, popatrzcie się. Taka wasza, jak rozłożysz ją, no to nie będzie jak przejść do łazienki. Ale muszę pójść do samochodu, bo zapomnieliśmy zakupów. Ale zobaczcie sobie, jak ta wioska wygląda. Tam macie na wprost restaurację. Mamy dwa pokoje. Parking oczywiście za darmo. Klimatyzacja ładnie chodzi. Ogólnie tutaj dużo osób tutaj wynajmuje sobie na dłuższy czas, dłuższy okres. Jelly zabroniła mi iść na siłownię, więc nie pokażę wam siłowni tutaj. Ale chyba nic było specjalnego. Kazała mi iść do basenu i siedzieć cały dzień w basenie z matem. Więc zgodziłem się. Nie mogę odmówić. No nie było możliwości, żeby odmówić. Prawda? Ale zobaczcie się. Tutaj chyba Europejczycy są, bo jesteśmy tutaj już 20 minut. I jak macie te leżaczki, to oczywiście są pozajmowane przez ręczniki. Nie wiem dlaczego, bo połowa jest pusta, ale to taki europejski standard. Dziwne, dziwne, bardzo dziwne. Dużo osób zatrzymuje się w Moal, bo jak chce iść do Kałasan, bo to jest jakieś 20-25 minut jazdy stąd do Kałasan Falls. No dobra. To my idziemy do basenu. Widzimy się w basenie. Jesteśmy do hotelu. Wszyscy nas bardzo, bardzo miło ugościli. Ja jestem w szoku, bo każdy chciał sobie zrobić zdjęcia i w ogóle. Właśnie Jenny zamówiła mi spicy chicken with curry. Co ostatnio lubię bardzo. Co prawda tutaj macie żółte curry, ale to nie panan Kai. I właśnie idziemy do restauracji. Pokażę wam, jak to wygląda. Ale bardzo, bardzo miło tutaj. I get for him, you know? Where is mine? There. Oh, and you get the garlic fish? Guys. Look. Small, but nice. Małe, ale dobre. I don't know. And Madini towel. And Lily. Lily swim. Proszę, Mat. Lily swim. Czekaj, bo ja nie chcę. A nie, to jest waterproof. Okay, bon appetit. Try the curry. I need to try the curry, because now mam trochę doświadczenia teraz, bo to będzie moje trzecie curry na tym wyjeździe. Na pewno to jest najmniejsze, it's the smallest, yes? Yeah. But cheapest, I think, no, nie najtańsze, ale na pewno najmniejsze. Widzicie, ja jem curry tak, że jestem nauczony tak po tajsku, że macie, wiecie, nalewasz sobie zupkę, te curry tutaj. Mniej więcej wszystko wygląda tak samo. Mamy ziemniaczek, mamy kurczaczka i te będzie ostre, bo widzę o, papryczki ostre. Wow. It's spicy. Jest ostre, to najważniejsze. Z Polski przywieźliśmy makaron i poprosiliśmy, żeby ugotowali. Matt ma Vulcan Mayo makaron now. Yeah, you like it, Mati? Więc to jego ulubiony. Wiecie, moje dzieci najczęściej są bardzo ekonomiczne, jedzą głównie karbo. Makaron, chleb,
ziemniaki. My zabieramy się do jedzenia, a widzimy się później. Moje chicken curry spicy dobiega końca. I tak sobie myślałem, że Jerry mówiła, że jeśli chodzi o ten hotel, według mnie jest to najlepszy hotel, ale Jerry tak sobie porównała do Kamayan, gdzie mieliśmy taki mały aneks kuchenny, gdzie można coś ugotować. Ale jeśli chodzi o pokój, lokalizację i tak dalej, bardzo polecam. I to nie jest blok sponsorowany, nikt nam za to nie płaci. Kupowaliśmy sami, płaciliśmy za własne pieniądze. To mogę tutaj polecić, jeśli jedziecie do Kałasa, żeby tutaj się zatrzymać na jedną czy dwie noce, sobie odpocząć. Na przykład na dwie noce przyjeżdżacie, odpoczywacie, następnego dnia jedziecie do Kałasa i wracacie i potem gdzieś dalej, prawda? Czy na Negros, czy na północ Cebu, prawda? Czy wracacie do Lapu-Lapu, tam Cebu, prawda? I jedziecie dalej, bo naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. A jeśli chodzi o moje curry, to bardzo podobne do tego, co jedliśmy dzisiaj w Dawin. Wczoraj w Dawin. Nie mogę powiedzieć, które jest lepsze, bo oba są bardzo, bardzo dobre. To jest troszeczkę bardziej ostre, tamto mniej, ale prosiłem o ostre. Ten na pewno jest mniejsze, pod tym kątem trzeba przyznać, że tamto było lepsze, było większe, ale to jest smak bardzo, bardzo podobny. I tutaj jak widzicie, to karmimy wszystkich. Nie tylko my, ale też mama i tata Jerlin i też siostra Jen, która się opiekuje dla nas, Lili. Mały monster przyszedł i leży na mnie. O, say hi. O nie, say powiedz, że komary latają i gryzą strasznie, jak tylko słońce zajdzie, tak? Powtórz. Komary gryzą, powiedz. Ale tutaj do kamery. Gryzą. Ej, do kamery tutaj. O, tu. Komary gryzą. Komary gryzą. Lewo! I'm dead. Brawo! To jest mati, mama, tata, grandpa, Pampa, Lala.